U nas już się zima zrobiła, ha, ha, ha. Kurczę, blade. A, znowu wydatek, znowu robotę kapeć. No, śniegiem wszystko zapruszone. A, na moim stole też jest kupę śniegu. Nie ma jak. Nie ma jak funkcjonować. Słuchajcie, jest godzina prawie 14. Temperatura minus 2, w nocy było minus 4, tam i pół. Nieważne, jestem u siebie na pasiece i chciałem wam powiedzieć kilka słów. Tak w ogóle witam wszystkich bardzo serdecznie. Tomasz Stańczuk z tej strony, doktor Kwasek, ksywka. Słuchajcie, bardzo wielu pszczelarzy w tej chwili dzieli się swoimi przykrymi informacjami, że jeszcze około miesiąca temu mieli rodziny pszczele, które obsiadały 8 uliczek czy 8 ramek w ulu. Domniemuję, że najpopularniejszym wielkopolskim, a w tej chwili ul jest wypszczelony, nie ma w nim pszczół. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Jaka jest na to odpowiedź? Ja bym odpowiedział na to, drogi pszczelarzu, tak. Po pierwsze, zadając pytanie, kiedy zacząłeś przygotowywać pszczoły do zimowli? Od razu odpowiem, jaka powinna być odpowiedź. W miesiącu lipcu należy przygotowywać pszczoły do zimowli. Jeżeli masz późne pożytki, tak jak nawłoć, która jest bardzo chimerycznym pożytkiem, która jest trudnym pożytkiem, to żeby zebrać miód nawłociowy od tych pszczółek, należy wcześniej przygotować wyselekcjonowane rodziny do zbioru tego miodu, które się wyeksploatują, wypracują te pszczoły i to nie będą pszczoły zimowe. Więc jakbyś chciał przezimować w sumie tą matkę z tej rodziny, to musisz połączyć tą rodzinę, to znaczy nie musisz, ale najlepiej by było ze zrobionym bardzo silnym odkładem pszczół, które się nie wypracowały w żaden sposób. Ani na przerabianiu pokarmu, ani ciasta, ani niczego. Tylko to jest pszczoła grubiutka, tłuściutka, zimowa, długowieczna tak zwana. Kolejny punkt, numer 2. Dlaczego, pszczelarzu, zadajesz to pytanie, skoro działasz po ciemku? Nie kontrolujesz stanu... Może kontrolujesz stan warozy, bo... Wam się wydaje, że jak coś wam się na dennicę posypie, a posypie się dużo, to znaczy, że pszczoły już są wyleczone. I picobello, nie? Dlaczego ja tak troszeczkę mówię, że po ciemku? Bo to jest taki kubek do flotacji alkoholowej. I jak ty sobie zrobisz w miesiącu lipcu, pod koniec, po zbiorze miodu lipowego, bo wtedy się kończy tak naprawdę sezon pszczelarski względem kalendarza pszczół. I zrobisz sobie flotację alkoholową po zabiegu, który powinieneś wykonać właśnie w tym czasie i sprawdzisz skuteczność swoich starań, że tak powiem, o zdrowie swoich pszczół i stwierdzisz tutaj jedną warozę lub zero, no to możesz uznać, że wyleczyłeś pszczoły i teraz zaczniesz budować siłę pszczoły zimowej. A raczej pszczoły same to zrobią, tylko musisz im do tego zrobić warunki. Większość pszczelarzy używa takiego terminu: pszczoły były leczone. No były leczone. Były leczone parownikiem. No były. Były leczone inną metodą, innymi środkami, innymi lekami. No ale przecież to jest różnica. Wyleczone, a leczone. Co potwierdzi pszczelarzowi, że pszczoły są pozbawione pasożyta, jakim jest varroa destruktor. Moim zdaniem nie ma innej metody, jak
zsypanie 300 osobników, wyszlątanie tego i zobaczenie obrazu na dnie tego pojemnika, jaki jest rezultat. Po osypie na dennicy nie można nic powiedzieć tak naprawdę, tylko po zsypaniu pszczół z ramki na wygryzieniu, gdzie pszczoła już się wygryza i obsiada tą ramkę, młoda pszczoła, która wyszła spod sklepu, i taką pszczółkę wtedy, niewielką jej ilość oczywiście, bo to jest tylko 300 osobników, kontrolujemy i wtedy możemy powiedzieć, że pszczoły są na podstawie tego wyniku wyleczone lub niewyleczone. Wtedy nie działamy po omacku. No i co? Dlaczego nie masz pszczół w ulu? Drugi kolego. Miesiąc temu miałeś 9 ramek na czarno, czy 8 ramek na czarno, a teraz masz 3 uliczki. Jak to się stało? No właśnie, działałeś po omacku, to jest pierwsze. A druga sprawa, jeszcze jak się dopytuje tych kolegów, to okazuje się, że oni po pożytku nawłociowym zabrali miód z gniazda, albo bardzo dużo było czerwiu w gnieździe, natomiast zabrali miód z pół nadstawki. I co się stało? Ta młoda pszczoła, która się wygryza, jeżeli było dużo czerwiu, już nie jest pszczołą zimową, dlatego że oni zaczęli ją, tą pszczołę dopiero zakarmiać na zimę. Czy też syropem cukrowym, czy też po syropie cukrowym zrobili poprawkę jakimś ciastem z dodatkiem na nozemę albo czymś tam. I te pszczoły musiały uruchomić swoje zasoby tak naprawdę, swój potencjał do tego, żeby przerobić cukier czy ciasto na pokarm, ułożyć to w komórki, odparować, zasklepić, latać po wodę. I tam ble, 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 można by długo gadać. Krótko mówiąc, ta pszczoła się wypracowała. Więc jej żywotność się bardzo mocno skróciła. No i masz efekt tego. Miałeś dużo pszczoły w ulu, ale nie zimowej. Czy ona była zdrowa, pozbawiona pasożyta, różnych innych chorób związanych z tym, że w ulu jest waroza? Nie masz pewności, bo nie zrobiłeś flotacji alkoholowej. Nie wiesz, jak to było, więc prawdopodobnie twoja skuteczność w pozbyciu się warozy, różnych innych patogenów była, no jaka? No słaba, słaba. I jeszcze potem te pszczoły, które się wygryzły, nie miały na czym, krótko mówiąc, złapać tej masy tłuszczowej, czyli takie być wypasione, grubiutkie, z dużym zapasem, po to, żeby przetrwać trudne warunki, które nadchodzą. Tylko się wypracowały, tak? No to czego oszukujesz? No przecież to jest po prostu przyroda, to jest normalne, nie? Dobra. Prawidłowo przeleczone pszczoły. Źle. Prawidłowo wyleczone pszczoły, gdzie wynik flotacji alkoholowej potwierdził sztuk 0 z pszczół obsiadających gniazdo. Czym się charakteryzują, może powiem? Charakteryzują się tym, słuchajcie moi drodzy, a nie chcę tu za bardzo hałasować, bo te pszczoły już powinny mieć święty spokój. Ten ula akurat wybrałem, dlatego że tutaj widać dennicę. Widać? Może trzeba zapalić światło? Nie wiem, ile ma baterii. Jaki jest osyp tych pszczół? Marginalny, tak? 5, 4 sztuki. A pszczoły siedzą jak? Hej, pszczoły! Nisko sobie siedzicie. Macie długą drogę pokarmową.
No i dobra. Włączę pauzę, żeby poskładać to towarzystwo. No i słuchajcie, tak to powinno wyglądać. Pszczoły nisko uwiązane, pokarmu do góry bardzo dużo. Osyp w tej chwili zerowy lub marginalny, bo to jest, świadczy o tym, że w ulu jest pszczoła zimowa, ta długowieczna. Żeby taką pszczołę wypracować, przygotować do zimowli, należy zacząć już w miesiącu lipcu. Skutecznymi działaniami, potwierdzonymi, a nie w ciemno. I potem suplementacja takich rodzin preparatami, które nie zmuszają tych pszczół do tego, żeby latały i nosiły, bo to jest wysiłek, to jest praca. Coraz więcej pszczółek zamiast zostać zimowymi, to jest uruchamiana do tej pracy, do tej akcji, do wypracowania się. Pszczoła, krótko mówiąc, musi z końcem miesiąca lipca najlepiej nic nie robić. Nic nie robić. Ten czerw, który się będzie wygryzał do września, powinien się wygryźć i nic nie robić, tylko dobrze się najeść. Mieć takie duże, wypasione brzuszki. Pszczółka musi być grubiutka, bez warozy. Pokarm musi mieć zakonserwowany. Wiecie, czym ja to robię, jak ja to stosuję. Parownik doktora Kwaska, wszyscy znacie. Jaka substancja jest tam dostarczana tym pszczołom, też wiecie. Jest to konserwant żywności między innymi. Jest to substancja, która zmusza pszczoły do zachowań higienicznych. One czyszczą gniazdo. Wszystko się odbywa tak, jak ma być. Tylko trzeba to podać w umiejętny sposób, tak, aby to zadziałało. Ja sobie wyłączę tą lampę, bo mi świeci w oczy. A wziąłem sobie takie okularki do czytania. Nie wiem, czy będzie dobrze na nagraniu, czy nie będzie to odbijało jakiegoś światła w szkłach. W zasadzie mogę je ściągnąć. Nie wiem, czy ich nie zgubię. Jest zimno, nieprzyjemnie. Z nosa mi leci. Sorry za to. Pamiętacie na pewno, jak wam obiecywałem i za co was przepraszam, że nie dotrzymałem słowa, że ta rodzinka i tamta miały dosyć duże porażenie warozą i że ja tutaj zastosowałem swoją metodę. Chciałem wtedy stosować lek na bazie kwasu mrówkowego, zarejestrowany, ale niestety był niedostępny, w związku z tym zastosowałem swoje rozwiązania. Krótko mówiąc, zmartwiony stanem tych pszczół i żeby zadbać, moim obowiązkiem jako pszczelarza jest zadbać o te pszczoły. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby te pszczoły były. I one żyją i funkcjonują. Nie są w dużej sile oczywiście, ale są i żyją. Jeszcze jak było trochę słoneczka, to ładnie latały. Wszystko tu, że tak powiem, pozytywnie się działo. Pszczoły w tej chwili mają ocieplenie. Na gniazdo jest położona przezroczysta powałka u mnie, a na tą powałkę jest 10 cm gąbki i w wielu przypadkach jeszcze jest na tą gąbkę położona jakaś folia aluminiowa i jeszcze gąbka i tak dalej. Maksymalne ocieplenie góry, zimowla. Dół jest zasunięty dennicę, żeby po prostu różne ptaki nie niepokoiły moich pszczół. I żeby nie było przeciągu, żeby nie było ubytku temperatury. Mają być warunki takie mniej więcej jak w dziupli. Więc drodzy pszczelarze, przygotowanie pszczół do zimowli zaczyna się w miesiącu lipcu. Wtedy jest na to czas, żeby pszczółki dobrze, rzetelnie wyleczyć, żeby sprawdzić skuteczność tego leczenia i mieć pewność, że faktycznie jeszcze w tej końcówce, czyli miesiąc sierpień i trochę września, zależy od pogody, ale akurat tutaj na moim terenie był ciepły, doprowadzić tą pszczołę do tego, że co mówiłem, grube, wypasione, tłuste, nic nie robiące pszczoły
czekające do tego, żeby przezimowały. Oczywiście z dużą ilością zapasów w gnieździe, najlepiej wcześniej już przygotowanego. Techniki są różne. Niektórzy pszczelarze na przykład podają cukier w przerwach między pożytkami, syrop cukrowy raczej, żeby pszczoły to przerobiły, te pszczoły takie po prostu letnie, po to, żeby włożyć te ramki z przerobionym cukrem na gotowo i ułożyć te pszczoły do zimy, po to, żeby nie zmuszać tych pszczół do przerabiania syropu cukrowego. I wtedy uzyskuje się bardzo dużą ilość pszczoły zimowej, która gwarantuje szybki start na wiosnę i dużą siłę pszczoły na pożytki, że masz dwa korpusy pszczół na rzepaku na przykład, nie? Bo na moim terenie na przykład matki zaczynają czerwić, u mnie się tak dzieje, pod koniec lutego, po 20 lutym, różnie. Zaczynają już matki czerwić i już ta nowa pszczoła zaczyna się budować, no i ona musi mieć na czym się wybudować. A na czym? No przecież nie na krokusach, tylko na tym, co będzie zgromadzone w ulu. Nawóz jest bardzo trudnym pożytkiem i ona wypracowuje pszczoły. W związku z tym, tak jak mówię, dla niedoświadczonych pszczelarzy jest to trudny temat. I no każdy młody pszczelarz musi przez to przejść. Niestety, porażka zawsze powinna się obrócić, jeżeli się wyciągnie wnioski, w sukces. Takie rodziny przygotowane, tak jak już nie wiem, czy mówiłem, no, po prostu na nawóz, to musi być bardzo duża siła pszczoły. Raz się po prostu ta nawóz uda, raz nie. Ciężki temat. Trzeba by nakręcić osobny filmik, jak do tego wszystkiego podchodzić. Ale gwarantuję Wam, że jak zaczniecie, przestaniecie w zasadzie działać po macku, tylko potwierdzicie swoje wysiłki w uzyskaniu dobrej kondycji Waszych pszczół, to będzie dobrze, to będzie dobrze. Kwestia rabunków. Oczywiście ktoś powie, że dobra, to u mnie jest sytuacja taka, że ja wszystko zrobiłem prawidłowo, a tam 500 metrów czy tam 1500 metrów są leśne dziadki, które w ogóle nie dbają, mają pełno warozy, moje pszczoły poleciały tam wyrobować i ble, ble. Na to wszystko są metody. Ochładzanie gniazd wcześniejsze. Można dużo, że tak powiem, zabiegów wykonać, które zniechęcą pszczoły do tego, żeby do tych leśnych dziadków latały. Ja to przerabiałem, dlatego że na nawódź w mojej okolicy zjeżdża się bardzo dużo pszczelarzy no name, bo nawet nie zostawią żadnego numeru telefonu czy numeru pasieki, czy nawet nie zgłoszą do lekarza weterynarii powiatowego, że taką pasiekę umieścili na tym terenie. I naprawdę bardzo dużo uli jest wywiezionych. Często pożytek nawłociowy już dawno się urwał, a oni jeszcze nie przywożą tych, nie zwożą do siebie tych pszczół. I ja wypracowałem sobie taką metodę, co zrobić, żeby moje pszczoły nie rabowały tamtych pszczół i żeby tamte pszczoły nie rabowały moich. No ale na tym filmiku, że tak powiem, ograniczę się do tego, żeby Wam powiedzieć, kiedy należy przygotowywać, rozpocząć przygotowanie pszczół do zimowli i co należy robić, żeby nie działać na ślepo, po omacku. Bo wtedy nie będziecie musieli żadnych postów na grupie pisać, różnych innych rzeczy, tylko będziecie miały pszczoły zdrowe, pszczoły zimowe. No tak jak ja mam w ulach. A już powiem Wam tak. Na rodzinie chorej, porażonej bardzo dużą ilością warozy, izolowanie matek w izolator Petruchmary na przykład, bo jest dużo izolatorów, wcześnie, czyli gdzieś tam powiedzmy na początku sierpnia, no to już dla mnie to jest herezja. Bo wtedy nawet nie ma możliwości wybudować jakiejkolwiek
pszczoły zimowej, tylko no po prostu, no jak, no. No jak. Izolujesz matki, pszczoły są porażone warozą. No dobra, ale to nie jest pszczoła zimowa, to wszystko jest wypracowane. Dużo pszczelarzy się na tym, krótko mówiąc, przejechało. Jak ktoś chce izolować matki, to rodzina pszczela musi być w perfekcyjnej kondycji zdrowotnej i musisz już posiadać pszczołę zimową w tym momencie. Wtedy to może jakiś ma sens, ale też mi się wydaje, że to wszystko jest wbrew, że tak powiem, tym, co pszczoły sobie życzą, bo układasz im życiorys za nie i nie do końca te mechanizmy w ulu, czyli układanie pokarmu, przenoszenie pokarmu, układanie go właśnie nad głowę, opuszczanie tego miejsca, w którym zawiążą pszczoły, kłąb jest zakłócone, bo nagle masz jakiś zimny plastik, przepraszam, nagle masz jakiś zimny plastik, który dzieli to gniazdo, w którym sobie chodzi matka i to jest jeszcze tam jakoś ściśnione na specjalnie, żeby jakoś to poprawić, ale to jest dla mnie sztuczna metoda, bez sensu, zupełnie. Wystarczy trochę pomyśleć. Dobra, to tyle w dniu dzisiejszym. Kupcie sobie za te parę złotych takie coś. Jakiś, słuchajcie, płyn zimowy do spryskiwaczy albo jakiś alkohol z odzysku czy coś takiego. I przestańcie działać na ślepo, bo rodzina leczona, a wyleczona jest naprawdę duża różnica. Bo leczyłem tak, siak. Dobra, teraz jeszcze za chwilę będzie grudzień i będzie moda na polewanie pszczół jakimiś roztworami, różnymi miksturami na bazie kwasu szczawiowego najczęściej, ambrazole i różne inne. No to sobie weźcie pod uwagę to, jeżeli nie wytępiłeś warozy w miesiącu lipcu, a teraz ta waroza jest i pszczelarze mówią, że no dobra, to nadobicie tej warozy, to co ty dobijesz tą warozę? Ty dobijesz tą pszczołę zimową. Niestety tak to wygląda. Ta pszczoła zimowa będzie musiała z tym kwasem szczawiowym do końca wiosny sobie radzić. A jeżeli była waroza w tym ulu, to ta pszczoła jest pokłuta. A jeżeli jest pokłuta, to w tej poranione miejsca wejdzie ten kwas szczawiowy i po prostu będzie ją wypalał. Ten kwas szczawiowy będzie rujnował jej układ pokarmowy, bo ona będzie musiała się z tego wylizać. Więc jeżeli tam są jakieś patologie w układzie czy stany chorobotwórcze, to tej pszczoły nie ma. Będziesz miał bardzo, bardzo duży osyp zimowy pszczoły po takim zabiegu i znowu wyjdziesz z wiosny. Pewnie wyjdziesz, bo to coś pomaga, coś daje. Wyjdziesz po prostu z bardzo niedużą ilością pszczół na wiosnę. Czyli sezon masz, krótko mówiąc, od początku sezonu do połowy masz już w plecy. Może ostatni miód z tych pszczół weźmiesz. Więc jeżeli jesteś pszczelarzem, któremu zależy na tym, żeby mieć pszczoły cały czas, no to dobrze. A jeżeli chcesz jakieś wymierne korzyści z tego mieć i na przykład mieć miód wczesny, wierzbowy, klonowy, no to musisz nauczyć się tego pszczelarstwa i zacząć myśleć logicznie. Najpierw wywalasz warozę, potem zapobiegasz reinwazji, potem ograniczasz do marginalnego wręcz z eksploatacji tych pszczół, czy to przez latanie na pożytek, czy też poprzez przerabianie pokarmu. No i wtedy będzie to, co ma być. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, do miłego zobaczenia. Ja troszeczkę sobie odpuściłem, słuchajcie, tego YouTube'a, tego Facebooka, te wszystkie tam grupy i inne rzeczy. Bo mi jest tak dobrze, jak mam święty spokój, ludzie mi nie pytają się, jaką grubość sznurka mają zastosować, albo czy pineska taka ma być tak, albo czy beleczki można dać tak, albo coś. Po prostu jak na 1000 sposobów można zepsuć coś tak prostego, jak prezentowałem na swoich filmikach.
odpoczywam od tego. Wrócę na wiosnę? Nie wiem, zastanowię się, zobaczymy jak to będzie. Cześć. O, to sobie kupcie, bo to jest naprawdę fajna rzecz. I otworzę wam oczy.